Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. I była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Szczęść Boże, witam wszystkie dzieci i dorosłych. Czy znacie takie sytuacje, kiedy wydaje się, że coś jest beznadziejne, że brakuje nadziei? Czy są takie wydarzenia w życiu człowieka, gdzie wydaje się, że już się nie może nic dobrego wydarzyć, że się nic nie zmieni? Są. Jezus takich ludzi spotykał na swojej drodze. To byli chorzy, to byli sparaliżowani. To byli ci, którzy nie widzieli, nie słyszeli, czyli sytuacja beznadziejna. Ale po spotkaniu z Jezusem wszystko się zmieniło. To, co było gorzkie, stawało się słodkie. Życie, które się wydawało takie beznadziejne, stawało się pełne nadziei. Dzisiaj Ewangelia jest właśnie o tym, że w spotkaniu z Jezusem wszystko może się zdarzyć. Że kiedy spotykamy się z Jezusem, to, co jest gorzkie, staje się słodkie. To, co jest nie do przejścia, staje się możliwe do pokonania. I na tej drodze właśnie jest Maryja.
Ona dzisiaj w tej Ewangelii szczególnie zaprasza nas do tego, żebyśmy słuchali Jezusa, żebyśmy się wsłuchiwali właśnie w Jego Słowo. Na tej drodze ona chce być z nami. Dlatego też zapraszamy Maryję do swojego życia. Zaproście ją. Powiedzcie Matce Bożej podczas modlitwy, że potrzebujecie jej prowadzenia, jej obecności. Po co? Po to, żeby nigdy wam nie zabrakło nadziei. Maryja jest osobą, której nigdy tej nadziei nie brakowało. Kiedy w jej życiu było też ciężko, a były takie momenty, ona nie przestawała wierzyć. I chcemy właśnie ją, Matkę Bożą, prosić o to, żebyśmy nie przestawali ufać Jezusowi, że to, co beznadziejne, z Jezusem może stać się pełne nadziei, pełne słodkości, jak to wino, które dzisiaj było jeszcze słodsze, jeszcze lepsze, właśnie po spotkaniu z Jezusem. Więc Maryjo, prosimy Cię, weź nas w swoją opiekę. Uciekamy się pod Twoją obronę, Maryjo. Weź wszystkie dzieci, wszystkich rodziców, dorosłych. Opiekuj się każdym z nas. Amen.